Cześć! Zapraszam Cię dzisiaj na top 5 genialnych produktów z niacynamidem, które w ostatnim czasie okazały się moimi hitami i myślę, że no, mogę Cię troszkę zaskoczyć. Niacynamid to substancja aktywna, która w ostatnim czasie pojawia się naprawdę w wielu kosmetykach, w wielu markach kosmetycznych. No i można powiedzieć, że robi taką troszkę furorę. Stała się dosyć popularna i wiele osób zaczęło po nią sięgać. A muszę Ci powiedzieć, że ja kosmetyki z niacynamidem poznałam już naprawdę bardzo dawno, dawno. I takim pierwszym produktem, po który ja sięgnęłam, jeszcze wtedy mało dostępnym na naszym polskim rynku, było serum z niacynamidem od marki The Ordinary. I doskonale pamiętam, że nakładałam ten produkt na strefę T, bo był dosyć taki, powiedziałabym, mocno skondensowany i dosyć z dużym stężeniem. Obawiałam się, jak to będzie z jego użyciem na całą twarz, ale właśnie w tej strefie T bardzo dobrze się u mnie sprawdzał. I nawet jeśli dobrze sięgam tam wstecz pamięcią, też o tym produkcie opowiadałam tutaj na moim kanale. No ale właśnie, te kosmetyki z niacynamidem już wtedy bardzo mnie zainteresowały, w ogóle sama substancja aktywna bardzo mnie zainteresowała i zaczęłam po nią regularnie sięgać. A dzisiaj mamy niesamowity wybór, jeśli chodzi o produkty z niacynamidem. Sama ta substancja stała się bardzo popularna i naprawdę jest w czym przebierać. Ale dlaczego właśnie niacynamid i dlaczego jest to taka ciekawa substancja? Okej, powiedziałam już, że niacynamid jest substancją aktywną i Ty o tym doskonale wiesz. No ale jego działanie też troszkę zależy od tego, w jakim jest stężeniu i też w jakiej formulacji, czyli z jakimi innymi substancjami aktywnymi jest połączony i co znajduje się konkretnie w danym kosmetyku. To będzie wpływać także na jego właściwości, a niacynamid sprawdzi się tak naprawdę przy każdym typie skóry. No i zobacz, widzisz teraz po jednej i po drugiej stronie, jakie właściwości posiada niacynamid. No i teraz pewnie się zastanawiasz, o kurczę, fajnie, super. No rzeczywiście, to jest substancja aktywna, która posiada niesamowity potencjał i warto po nią sięgać i warto mieć kosmetyki w swojej pielęgnacji, które będą właśnie zawierały niacynamid. A ja dzisiaj pokażę Ci 5 odkryć ostatniego czasu kosmetyków, które u mnie właśnie z niacynamidem świetnie się sprawdziły. Pierwszy kosmetyk, o którym chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć, jest to krem. Lekki krem do twarzy na dzień od marki Slavia Cosmetics. Jest to krem, który oczywiście stosuję w porannej pielęgnacji i oczywiście ma konsystencję, tak jak w nazwie, lekką. Przez co też naprawdę super sprawdza się do każdego typu skóry. Plus dodatkowo fajnie sprawdza się pod makijaż i będzie to super rozwiązanie dla kobiet, które śpieszą się z rana, muszą zrobić szybką, ale aktywną pielęgnację, później jeszcze wykonać makijaż, ale przy tym zadbać w odpowiedni sposób o swoją skórę. Więc właśnie ten krem będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. I oprócz tego, że w składzie mamy niacynamid, mamy również borówkę, czy mamy kwas hialuronowy. Krem, który mimo lekkiej konsystencji bardzo dobrze nawilża, dba o skórę, żeby była gładka, miękka, przyjemna w dotyku, otrzymała substancje aktywne, które będą ją chronić przed tym, co będzie ją bombardować w ciągu dnia, czyli wszystkie substancje z powietrza, promieniowanie, promieniowanie z komputera i tak dalej, mogłabym tutaj wymieniać i wymieniać. Ale ten krem ma również bardzo przyjemny, delikatny zapach, który szybko ulatnia się ze skóry. Dostępny jest w dwóch pojemnościach, czyli 30-50 ml. Szklane opakowanie, drewniane wieczko z pięknym grawerem drzewa, no i oczywiście składniki pochodzenia naturalnego, nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych, produkt nietestowany na zwierzętach, produkt, który bardzo dobrze sprawdzi się również u osób, które lubią wegańską pielęgnację. To jest naprawdę ciekawy kosmetyk, wart polecenia. I u mnie sprawdza się genialnie, ale zdradzę Ci też, że bardzo dobrze ten krem sprawdza się u mojej drugiej męskiej połówki. Zwłaszcza po goleniu.
I to jest niesamowicie ciekawe, jeśli chodzi o właśnie o ten produkt. No i ten niacynamid, który tutaj się znajduje i który dba przede wszystkim o wygląd i piękno, zdrowie naszej skóry. Drugi kosmetyk, który Ci przedstawię, jest to żel. I dzisiaj miał swoją ostatnią żywotność, ostatnią kropelkę. Marka Bandy, jedna z najnowszych serii, która pojawiła się w ofercie, czyli Anti Dark Spot. I tutaj rzeczywiście w składzie tego żelu znajduje się niacynamid, który również znajdziesz w innych kosmetykach z tej serii. I też polecam Ci się zapoznać z emulsją, jest naprawdę świetna. Sama seria skierowana jest do osób, które posiadają problem z przebarwieniami, albo też chcą tym przebarwieniom zapobiegać, które chcą rozświetlić i rozjaśnić skórę, nadać jej pięknego glow i pięknego blasku. Ja postanowiłam, że pokażę Ci właśnie żel, ponieważ ten żel w ostatnim czasie niesamowicie mnie zachwycił. Wspaniała konsystencja i bardzo przyjemny, ciekawy zapach, którego do tej pory nie spotkałam w żadnych innych kosmetykach marki Bandy, a Ty wiesz doskonale, że ja tę markę lubię. Kosmetyk dostępny w drogerii za nieduże pieniądze, niesamowicie wydajny, bo mamy tutaj aż 150 ml pojemności. Bardzo delikatnie się pieni, za to fantastycznie doczyszcza skórę i ona jest taka gładka, rozświetlona, przyjemna w dotyku, nie ma żadnych podrażnień, nie ma żadnego zaczerwieniania, a tym bardziej nie ma czegoś, co ja bardzo nie lubię, czyli takiego ściągnięcia po myciu. Świetny żel, który również polecam Ci właśnie ze względu na swój skład i właśnie ze względu na to, że jest tutaj niacynamid. Lecimy dalej. Skoro mamy krem na dzień i mamy produkt oczyszczający, który można stosować i rano, i wieczorem, to teraz będzie tonik. Ty wiesz doskonale, że w mojej pielęgnacji toniki również zajmują wysoką pozycję. Ja uwielbiam je stosować, regularnie do nich wracam. I jest taki jeden tonik, o którym opowiadałam Ci już dobry czas temu. Żółta seria i marka Bielenda Professional. Seria, którą praktycznie wszyscy uwielbiają ze względu na składniki aktywne, które się w niej znajdują i ze względu m.in. na tę odbudowę bariery hydrolipidowej i działanie z ceramidami. A ja dzisiaj przedstawiam Ci tonik z aloesem i z kurkumą, który właśnie w składzie posiada również niacynamid. I ten tonik nawilża, rozświetla, dba o naszą skórę, dba o wyrównanie tego pH, które jest nam bardzo potrzebne w działaniu naszej skóry, ale był to jeden z produktów, o którym ja już Ci kiedyś opowiadałam i mówiłam wtedy, że się w tym toniku niesamowicie zakochałam. I tak jest. To jest naprawdę fajny produkt, który mogę Ci dzisiaj z czystym sumieniem polecić. Nie tylko ze względu na to działanie barierowe, ale właśnie ze względu na to, że jest tam ten niacynamid, który też będzie genialnie wpływał na Twoją skórę. To nawilżenie, rozświetlenie, to taka regeneracja, to dbanie o pH, to jest bardzo ważna sprawa. No dobra, czyli mamy już trzy produkty, a co dalej? W całej tej naszej pielęgnacji, o której dzisiaj mówię, tym niacynamidzie, jest jeszcze jeden produkt, a dokładnie serum. I o nim też ostatnio nawet opowiadałam na moim Instagramie. Zużyłam chyba trzy opakowania. Jest to koreańska marka i też o niej już tutaj wspominałam na moim kanale. A dokładnie marka Axis Y. Jest tam taki jeden produkt, czyli serum z 5% stężeniem niacynamidu, który fantastycznie sprawdzi się do skór walczących z przebarwieniami, ale też dla osób, które chcą tym przebarwieniom zapobiegać. Ja jestem osobą, która nie posiada przebarwień na twarzy, widocznych, ale w badaniach, które wykonuję regularnie, w badaniach profesjonalnych, komputerowych, analizach skóry, widać, że w tych głębszych warstwach gdzieś ten problem z przebarwieniami jednak się u mnie pojawia i to jest mniej więcej ta okolica tutaj i tutaj. Więc dla mnie bardzo ważne jest to, że właśnie ten niacynamid, który ma takie działanie rozjaśniające i działanie na te przebarwienia, będzie wpływał na to, co dzieje się tam w środku, w mojej skórze i zapobiegał, żeby te przebarwienia nie wyszły na zewnątrz.
bo szczerze nie chciałabym później z nimi walczyć. Więc wolę już teraz na tym poziomie głębszym komórkowym działać niż później. I to serum, muszę Ci zdradzić, bardzo dobrze mnie zaskoczyło, tak bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Bo marka Axis Y słynie z tego, że stosuje substancje pochodzenia naturalnego połączone z innymi składnikami aktywnymi w zastosowaniu odpowiedniej technologii. I to nie są takie typowe koreańskie kosmetyki, jeszcze bym powiedziała kosmetyki naturalne, bo nie. I ja na ten temat stworzyłam również film tutaj na moim kanale, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Natomiast to serum jest bezbarwne, zamknięte w tubce, nakładamy je albo na całą twarz, albo w miejscu, gdzie chcemy działać właśnie na te przebarwienia. Posiada taki delikatny, charakterystyczny zapach. Jest nieco lepkie i najlepiej stosować je, moim zdaniem, w wieczornej pielęgnacji. Natomiast rzeczywiście rozjaśnia. I rozjaśnia bardzo fajnie, bardzo aktywnie. Ja zauważyłam różnicę w działaniu tego serum właśnie przy badaniach. Bo tak jak powiedziałam, nie widać u mnie przebarwień na skórze, ale widać to w badaniach, widać pod odpowiednim światłem, że coś tam się dzieje. I jakie było moje zaskoczenie, kiedy regularnie przez okres zimowy stosowałam to serum, zrobiłam badanie i na badaniu okazało się, że te przebarwienia są mniejsze, że one naprawdę tam wewnątrz tej mojej skóry się zmniejszyły. Dlatego właśnie dzisiaj polecam Ci ten produkt, przyjrzyj się mu koniecznie, jeśli jesteś na takim etapie jak ja, albo już niestety musisz z tymi przebarwieniami walczyć. No i na zakończenie mojego dzisiejszego top 5 produkt, który może Cię nieco zaskoczyć, bo pewnie nie będziesz kojarzyć niacynaminu z takim działaniem, a jest to ekstrakt wcierka w skórę głowy właśnie z niacynamidem od Bandi, który ma zapobiegać wypadaniu, nadmiernemu wypadaniu włosów. Linia trychologiczna, pewnie doskonale wiesz, że ja z tej linii uwielbiam trychopeeling i sięgam po niego od lat, ale niestety w tym okresie wiosennym, zawsze po zimie, moje włosy nieco mocniej wypadają. Ja tego strasznie nie lubię, ze względu na to, że moje włosy są długie, bardzo długie, nawet bym powiedziała w tej chwili, więc im więcej tych włosów wypada, tym te włosy nie wyglądają korzystnie. Dlatego zawsze po zimie sięgam po produkty, które będą troszeczkę zmniejszały to nadmierne wypadanie włosów. I testuję różne, mam już kilka swoich ulubionych, ale ostatnim moim odkryciem jest właśnie ten Tricho Extract od Bandi. Produkt, który zamknięty jest w szklanym opakowaniu i ma taką bardzo ciekawą formułę. Dobrze, przyjemnie się go dozuje na skórę. Właśnie troszkę przypomina mi ten Tricho Peeling. Natomiast bardzo, ale to bardzo szybko widać ten efekt przeciwdziałania nadmiernemu wypadaniu włosów. I skład tego produktu jest świetny. Tam jest tyle substancji aktywnych i właśnie wśród tych substancji aktywnych jest ten słynny niacynamid. Polecam Ci ten produkt, bo cena jest wyjątkowo dobra. Bandi, nasza polska marka, którą jak wiesz, doskonale uwielbiam, ale przede wszystkim skuteczność i efektywność w działaniu, składniki aktywne tak ze sobą połączone, że dają naprawdę kompleksowy efekt, który szybko zauważysz. Masz problem z wypadaniem włosów? Pomyśl o tym ekstrakcie. Ach, ten niacynamid. Teraz widzisz, że można go stosować w przeróżnych produktach. Czyli może on mieć zastosowanie dla osób, które posiadają problem z przebarwieniami i chcą w tym kierunku aktywnie działać. I znajdziesz go właśnie w takich produktach. Niacynamid może być też fajnym uzupełnieniem w takiej pielęgnacji skór wrażliwych, bo takie skóry mogą go również stosować. Wtedy będzie miał takie działanie łagodzące, kojące, działanie wzmacniające barierę hydrolipidową. Można go stosować w przypadku skór problematycznych, czyli jeżeli na przykład masz problem z nadprodukcją sebum, z trądzikiem, z rozszerzonymi porami, też super się sprawdzi. Ale przecież niacynamid też może bardzo fajnie sprawdzać się u skór dojrzałych,
w działaniu przeciwzmarszczkowym. Wszystko, tak jak powiedziałam na początku, zależy od tego, jak on zostanie skomponowany w danej formule produktu i z jakimi innymi substancjami aktywnymi zostanie połączone. A dzisiaj producenci kosmetyków prześcigają się w tym, żeby znaleźć dobre rozwiązania z zastosowaniem niacynamidu i wprowadzić go do swoich produktów. Ja dzisiaj przedstawiłam Ci takie moje top 5 perełek z ostatniego czasu, czyli był krem na dzień od marki Slavia, był produkt oczyszczający, był tonik, było serum, no i coś na skórę głowy. Jestem bardzo ciekawa, czy znasz te produkty. Jeśli tak, to daj koniecznie znać, albo który z nich znasz. Przypominam, że linki do tych produktów znajdziesz oczywiście jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Pa!